Na zamarzniętych zbiornikach wodnych w Wojanowie odbyło się dzisiaj szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego. Przyjechały na nie zastępy z powiatów kamiennogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Posiłkujemy się tutaj specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego z Jeleniej Góry, ponieważ tutaj warunki są dogodne i ta pokrywa lodowa utrzymuje się dłużej, ze względu też na to, że tutaj te rejony górskie, ta temperatura niska, ujemna, przez dłuższy czas występuje. Będziemy symulować zdarzenia, jakie mogą się wydarzyć podczas załamania się lodu pod człowiekiem. Tak, i to będą to różne warianty. Mamy sprzęt, mamy katamaran, mamy sanie lodowe i będziemy za pomocą tego sprzętu próbować uczyć się, jak dojść bezpiecznie do tej osoby poszkodowanej i jak ją wydobyć na zewnątrz. To nie tylko wyciągnięcie człowieka, ale również kompleksowe podjęcie działań ratowniczych później po. No pamiętajmy, że ta woda ma temperaturę około 0-2 stopni, bo jest to lód, więc tutaj musimy jeszcze zadziałać przeciw hipotermii w wychłodzeniu. Zdaniem strażaków nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód. Każde wejście na zamarznięty akwen to ogromne ryzyko. Unikałbym wchodzenia na lód, obojętne jaki by nam się wydawał, że jest gruby. Jest to w ogóle sytuacja bardzo niebezpieczna, ponieważ jeżeli lód załamie się pod nami, bardzo ciężko jest wydostać się na powierzchnię i w ogóle wyjść na brzeg. Tak? Do tego bardzo niska temperatura, do tego bardzo szybko namakające ubrania. Pamiętajmy, od nieszczęścia dzieli często tylko jeden krok.